Hej os ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, to jest Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. Wracamy sobie do gry i musimy porozmawiać z Vespulą. Musimy ruszać na poszukiwanie Jaskra. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień! Pan junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek! Płacisz w terminie, masz ochronę! Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Vespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Moją. Mam konkurencyjne ceny. To zobaczymy jeszcze, jak z jakością usług. Turniu! Nie twoja bikura! Klątwy, kurwa! No, ile mam czekać? Wypierdalaj z tą kuszą, w dupę sobie usać. Jesteś już ścierwem! Zasłońcie oczy! Trzymajcie się w kupie! Jak pięknie. Wszystko we krwi, wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co, naprawdę. Przepraszam. Nie zrozum mnie źle, jestem wdzięczna, ale... dorobek życia. Wszystko przepadło. Spokojnie, spierze się. Pewnie, że się spierze. Trzeba tylko je w białym occie namoczyć. Ale nie o to chodzi. Junior mi nie wybaczy. Albo sama zwinę interes, albo puszczą mi go z dymem. Przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy. Taki już los kobiety. Mężczyźni balują, a nam się obrywa. No nic. Przeniosę się do Oxenfurtu. I profesory muszą gdzieś prać kalesony. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie. A, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam doniczką, jak... no... Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przychodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś, barząc zachrypnięty, łajza kłamliwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Ten, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... a, wywaliłam go na zbity pysk. Jaskier pytał o twoje koleżanki z pralni? Nawet jak na niego to niezbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Może. Ale o co dokładnie cię pytał? No ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach. Czy mam tam jakieś znajome, jakie są godziny pracy? Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. Ta dziewczyna z przystani, co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o mało jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale...
mógłby czasem zajść. Stara miłość nie rdzewieje. Dobra. Lecimy teraz do Elihal. Puk, puk. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy, jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. No, tylko tyle? Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Okej. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic, spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, o, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie? Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem i wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być radańską hrabianką, a następnego oprychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być wiedźminem. Mnie się jeszcze nie znudziło. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. Okej. Idziemy dalej. Teraz czas się spotkać z Marabellą. Skoro Rosa Var Atre jest na samym końcu, podejrzewam, że ona jest najważniejsza. Dobrze, chodźmy tak, jak nas gra kieruje, tak? Cały czas skupiam na tym, żeby dojść jak najszybciej do tego miejsca. Tak mnie korci, żeby podejść do kupców i pograć z nimi w karty. Szkoda. Naprawdę.
O, tu też jest fryzjer. Nienawidzę królestwa. Dobrze, o tym wiedzieć. Będę pamiętać. Ciekawe, czy kiedykolwiek tutaj więcej zajdę. Okej. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Zaczekam. To nie potrwa długo. Otóż dzisiaj nie przyjdzie. Czemu? Plucha taka, a ten lata jak kot z pęcherzem. Daje trwa lekcja? Dobra, poczekajmy. 13. Jezus Maria, powiedziałeś, że to będzie krótko. Tak? A skąd wiesz? Mama mówi, że jak... Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił. Więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Znalazłem u Jaskra wiersz na twój temat. Wynika z niego, że jesteś niezwykle utalentowaną osobą. Tak? Pisał coś o moich wierszach? Zawsze fascynowały mnie konie i zawsze pragnęłam opiewać piękno tych szlachetnych zwierząt. Widziałeś u Jaskra jakieś próbki? No to tylko wprawki, ale jestem ciekawa, co o nich sądzisz. A nie, nie widziałem. Hajda! Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Niestety nie znam się na poezji. Błagam, przestań recytować, tak? Dzięki za pomoc. Bywaj. Okej, chodźmy do Molly. Raczej nie tędy. Czy jednak tędy? Powinnam się patrzeć na drogę, a nie na mapę. Przepraszam, to było niechcąc. Na przodku też czy nie uświadczy. To willa baronowej Lavalette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przeszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Witaj, Wiedźminie. Ciekaw jestem, co tu robisz. Bo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Geralt z Rivii, zabójca potworów. I mojego syna. Masz rację, generale. Moja wizyta to nie przypadek. Szukam tu kogoś. Zbędny wysiłek.
Kapitanie, ten człowiek nie ma tu wstępu. Morwanie, wybacz, ale odechciało mi się wyścigów. Przychodzić do kobiety, której zabiło się syna? No, no, myślałem, że wiedźmini mają lepszy instynkt samozachowawczy. Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno to pracuje. Masz nieaktualne informacje. Molly już tu nie pracuje. Wiesz, kim była Molly. Wiesz, że już tu nie pracuje. To może wiesz też, gdzie ją można znaleźć. O tej porze prawdopodobnie popija poncz i zastanawia się, którego konia obstawić. Nie jestem w nastroju do żartów. Ja nie żartuję. Po śmierci Ariana siostrzeniec Luizy przyjechał złożyć jej kondolencje. Zobaczył Molly i są już po ślubie. Aktualnie czekają na spadek. Baronowa straciła syna, więc majątek przejmie po niej właśnie ów siostrzeniec i pani La Attard. Do niedawna zwykła Molly. Ciekaw jestem, czy Molly zakochała się w nim, czy w spadku. Tego na razie nie wiadomo. Ja obstawiam, że i siostrzeńca, i spadek darzy równie wielkim uczuciem. W takim razie gdzie znajdę świeżo upieczoną panią La Attard? Nasza mała Molly ma nową pasję. Wyścigi konne. O ile wiem, powinna być teraz w willi hrabiny Wedelwood. Właśnie się tam wybieram. A skoro pozbawiłeś mnie towarzystwa Luizy, może zgodzisz się ją zastąpić? Cóż, jeśli jest tam Molly... No to w drogę. Z ciekawości wybrałam tę odpowiedź. Gdzie masz siodło? Chyba, że to jest jakiś wypożyczony kot. Kot, tak? Jeździmy na kotach. No, bro, okej. No, strasznie jesteśmy leje. Na miejscu. Ładnie tu. Powiem ci, że w całej tej okolicy najbardziej intrygujące są rumaki. Interesujesz się koni? Wszystkie są dla mnie takie same. Każdego nazywam płotka. Dziwne podejście. Ta siwa to Cantarella, klacz po kachirze, czempionie z wole. A, siwy to ładny kolor. Również koniom w nim do twarzy. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. A ten kasztan i gniady? Kasztan to grom, pełnokrwisty redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt nerwisty, trudny w prowadzeniu. A tamten gniadosz pochodzi z Zerrikanii. Lord de Volte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć zerrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Znasz się na koniach, co? Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło, wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Znakomicie. W takim razie wybierz sobie rumaka. Próbuję cię wyprzedzić na gniadoszu. Wybrałam go dlatego, że mówił, że ma największą wytrzymałość. Rumaki już osiodłane. Zaczynajmy. Poza tym jest niewiadomą, więc czemu nie? Zastanawiałam się też nad tym narowistym. Wszyscy gotowi? No! Naprzód!
zdradzić minie! Pokaż, na co cię stać! Dajmy mu odpocząć. Nie oszczędzaj rumaka! Uwielbiam ten pęd wichru! Okej, dajmy mu odpocząć. Dalej, Wiedźminie! Pokaż, na co cię stać! Okej, jedziemy dalej. Starszy go tylko umiejętnie zablokować. Pięknie. Całkiem nieźle szła ta płotka, którą wybrałem. Niezwykłe. Już dawno nie przegrałem gonitwy. Gratuluję. Należy do ciebie. Spójrz tam, pani Latard właśnie przybyła. Kto? Dawniejsza Molly. Zobacz, stoi tam. Ach tak, dzięki. Zabawię tu jeszcze jakiś czas. Daj znać, gdybyś chciał wrócić ze mną do miasta. Okej. Którego obstawiasz, pani? Waham się między Karym Ogierem, a tamtą siwą klaczą. Przepraszam, ale chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Jestem Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Tak, dokładnie ten sam. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kairana grą na lutni. Mówię dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać. Wiesz, gdzie się podziewa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Odkąd jestem panią Laatart, nic, tylko jeżdżę na bale, rauty i inne, no, te... asamble. To bardzo męczące. Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Jaskier chyba myśli, że dalej sprzątasz u lawaletów. Bo nigdy mu nie powiedziałam, że przestałam. Nie chciałam, żeby zaczął mnie inaczej traktować. A twój mąż nie ma nic przeciwko waszej starej przyjaźni? Skąd? Dziubdziuś bardzo się cieszy, że Jaskier uczy mnie savoir-vivre. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. I pożyczył od ciebie pieniądze? Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Oj nie. Jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Głupiutka dziewczyna. No dobrze. Przynajmniej mamy z tego siodło. Tak się wchodzi, a nie po schodach. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać?
Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. Tak, mam mieszane uczucia co do tego generała, tak? Niby ten, niby czarny, niby w ogóle, niby coś tam. A mimo wszystko się z nim całkiem przyjemnie gada i nawet wyścig był, i siodło od niego wygraliśmy i w ogóle nie był jakoś rozdrażniony, rozgoryczony z tego powodu. Nie wiem, co o nim myśleć. Bo niby tak mam poczucie, że powinnam na niego uważać, ale... Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Tak, ma takie przeczucie, że powinnam na niego uważać, ale z drugiej strony całkiem przyjemnie się z nim gada. Dobra, jest już 25 minut, ale chodźmy porozmawiać jeszcze z tą Rosą Var-Atre. Podejrzewam, że będziemy się z nią musieli napierdzielać. Jeżeli dobrze pamiętam. No i pognałem za tym bratkiem aż... Trzymaj się z daleka. Na granicy tego obozu kończy się cywilizacja. Puszczą mnie, czy nie? Zamknięte. Musimy tam jakoś wejść. Pilnujesz na kolanach, czy tak cię po prostu wcięło? Nogi ci ujebało, co? Dobra. Musimy się jakoś dostać do środka. To jest jakaś droga. Assassin's Creed, dziwko. Yeah. Interesujące. Droższa Rosso, od pierwszej chwili, gdy ujrzałem cię na przyjęciu Wegelburgów, moje serce bije tylko dla ciebie. Nie mogę jeść ani spać, mój mistrz o mało co nie wyrzucił mnie z terminu, a ja nawet nie wiem, czy mnie pamiętasz. Albert Wegelbud przedstawił nas sobie przy stoliku z pieczonymi kapłonami. Jadłem akurat jednego, a gdy cię zobaczyłem, uwiązł mi w gardle i zacząłem się krztusić. A ty się śmiałaś. Och, jakże słodko. Perliście się śmiałaś. Do tego ten cudowny dźwięk wypełnia me uszy i żywię nadzieję, że dany mi będzie usłyszeć go ponownie. Błagam, spotkaj się ze mną, choć na chwilę, choć na moment. Będę czekał codziennie o zmroku przy studni w Złotym Mieście. Jeśli miłe ci życie zakochanego w tobie nieszczęśnika, miej litość nade mną i przyjdź, nie katuj mnie wiecznym czekaniem. Twój szczerze oddany Gilbert Blithr. No dobrze. Chodźmy. Mam wejść też na górę jakoś? Durny GPS. Są drzwi? Tu nie ma drzwi. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszku. Dla ciebie, panno Var-Atre. I lepiej stąd zniknij, kwiatuszku, zanim doniosę na ciebie... Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz, pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Rosa to kapryśna bestia, a jak dobędzie ostrza, nie zna litości. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador... Za mną.
No zobacz. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Już dobrze wiesz, że jestem Wiedźminem. Znaczy, Geralt jest Wiedźminem. Szybki jesteś. Auć. Auć. A miał pokonać, tak? Mimo wszystko. Nawet z jednym sobie nie radzisz. Trafiłaś mnie parę razy i od razu myślisz, że jesteś najlepsza. Wygrałam! Co? W mieście nie ma już nikogo, kto byłby w stanie mnie czegoś nauczyć. Nie zgadzam się. Nie jestem instruktorem przemierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Jestem Wiedźminem. Szukam... Wiedźminem? Wspaniale! Zawsze chciałam poznać Wiedźmina. To takie ekscytujące. Co jest takie ekscytujące? No, przeklikam to. Czytamy sobie tutaj. Bo chcę ją pokonać. Ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Strasznie się podobają te nauki. Dobra, a spróbujemy do tego podejść jeszcze raz. Ty jesteś moim nowym nauczycielem. Zaczniemy... Przeklikajmy to. Ty. Ajcie. Noż chuj! Nie bawimy się w ten sposób. Czy... To mu... Wygram z nią. Nie ma chuja. Wygram z nią. Choćbym miała to powtarzać 10 razy, wygram z nią. Nie ma mowy. Nie zgadzam się. Nie... Wygram z nią. Okej. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi... Na spokojnie do tego podejdziemy. Zrobimy to porządnie. Co? Przeszła ci ochota? Co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Idź. Mam jej zbić całe życie? Walcz, a nie popisuj się.
Walczę, walczę. A niech to. Zajebiście. Może nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Aaaa. Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Dziśniaczki? Wybaczcie, ale chyba się pogubiłem. Nie ty pierwszy. Już wyjaśniam. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? A zapytajmy o to, nie ma co jak chwila przerwy. Chcesz na politykę. Konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu. I że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto. Nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Wracając do tematu. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodo był ponoć hojnym mecenasem sztuki. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. Spoko. Ej, poziom 14. Drogie panie. Dobra. Musimy wracać do Zoltana. Może kiedyś z nimi się tu spotkamy i porozmawiamy. Dzień dobry. Przepraszam, że w butach, ale nie miałam czasu się przebrać. Poszłam po skałach, troszkę tam. A dobra.
polecimy do Zoltana w kolejnym odcinku, a w tym wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, dziękuję. Jestem pewnie też tak stary jak on. Tak czy inaczej, znaczy, że Geralt jest. Tak czy inaczej, w tym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Polecimy sobie dalej w kolejnych, a to na razie to by było na tyle. Dziękuję i do usłyszenia ponownie. Na razie.